Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest chyba najbardziej popularna, bardzo atrakcyjnie ubarwiona i wytrzymała rybka z rodziny tęczankowatych, tęczanka trójpręga lub tęczanka trójbarna, Lanotaena trifasciata. Dzięki bardzo atrakcyjnemu ubarwieniu, spokojnej podstawie, wytrzymałości jest niezwykle popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tęczanki trójbarwne pochodzą z północnej Australii. Zamieszkują wolno płynące rzeki, strumienie, jeziora i bagna, bogatą roślinnością, piaszczystym podłożem, pokryte mułem, opadłymi liśćmi i innym roślinnym materią organiczną. Preferują regiony z gęstą roślinnością, korzeniami i zaczepami. Po raz pierwszy gatunek opisał Rendall w 1922 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ są niewymagające, wytrzymałe i odporne na choroby. Warto pamiętać, że intensywne ubarwienie okazuje się po osiągnięciu dopiero 6-8 cm w wieku 11-12 miesięcy. I właśnie dlatego w sklepach zoologicznych wyglądają zupełnie nieatrakcyjnie i nie przyciągają kupujących. Tęczanki trójbarwne to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupie od 6-8 osobników w stosunku na jednego samca i jedną samiczkę lub z nieznaczną przewagą samic, ponieważ samce często lubią rywalizować między sobą. Nie wyżądają sobie przy tym krzywdy, chyba że nie mam zapewnionych kryjówek. Warto zaznaczyć, że w większej grupie tęczanki trójbarwne nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 120 litrów. W akwariach dorastają do 10-12 cm, płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją do 5-6 lat. Tęczanki trójbarwne mają torpedowate, typowe dla wszystkich tęczanek, boczne spłaszczone ciało przypominające rąb, z dwoma pletwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną, z wysokim grzbietem, wąską głową i dużymi oczami. Ubarwienie, forma i wzór zmienne w zależności od populacji. Najczęściej podstawowym kolorem ciała jest niebieski, choć zdarzają się również osobniki zielono-niebieskie, zielone, fioletowe lub oliwkowo-żółte. Przez środek ciała, od głowy do nasady ogona, biegną trzy ciemne pręgi. Pletwy ogonowa, odbytowa i grzbietowa, mogą być czerwone, żółte lub pomarańczowe. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest łatwe. Samce są większe, jaskrawsze ubarwione, mają garb na czole, a pierwsze promienie pletwy grzbietowo-odbytowej są wydłużone. W swoim naturalnym środowisku tęczanki trójbarwne preferują czystą i przezroczystą wodę. Dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Akwarium powinien być obsadzone roślinami tak, żeby ryby miały dużo wolne przestrzenie do pływania. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie i gałęzie. Tylne i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednia część bez roślin, żeby rybki mieli dużo wolne przestrzenie. Światło powinno być rozproszone, a akwarium zasłonięte szybą lub pokrywą, ponieważ rybki są bardzo skoczne.
W akwarium potrzebna filtracja i aracja wody z tygodniową podmianą do 30%. Optymalne parametry wody: temperatura 23-27, pH od 6,5 do 8, GH od 8 do 20. W naturalnym środowisku tęczanki trójbarwne odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Koniecznie dietę trzeba uzupełnić pokarmem roślinnym, np. spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Tęczanki trójbarwne idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, brzankami, guramikami, kiriskami, glonojadami. Nie poleca się trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawy i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie tęczanek trójbarwnych nie jest trudne. Ze względu na temperament ryb, zbiornik tarliskowy powinien być w przypadku jednej pary około 50 litrów, a w przypadku większej grupy około 80 litrów. Do zbiornika wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Do zbiornika wkładamy również drobnolistne rośliny, najlepiej mech jawański lub sztuczny mop akwarystyczny. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Bodźcem do tarla służy podniesienie temperatury o 2-3 stopnie i podmiana części wody na świeżą. Optymalne parametry wody: temperatura 25-28, pH od 7 do 8, GH od 2 do 16. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Wybieramy najpiękniejszego samca i najgrubszą samicę, a w przypadku rozmnażania większej grupy w proporcji jeden samiec na dwie samiczki i przenosimy do zbiornika tarliskowego. Tarlo odbywa się partiami i może potrwać do 2 tygodni. W ciągu pierwszego dnia jedna samiczka odkłada od 50 do 80 jaj, a w kolejnych dniach ilość odkładanych jaj zmniejsza się. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przenosić do innego zbiornika, w którym również powinien być filtr, a do zbiornika tarliskowego dokładać mech jawański. Wylęk następuje po 5-8 dniach w zależności od temperatury. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Warto zaznaczyć, że opadający pokarm nie będzie właściwym, ponieważ na rybek pływa przy powierzchni. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na karmienie artemią. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm na rybku był dostępny cały czas w małych porcjach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta, potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.